Którzy poznali osobiście Jezusa Chrystusa. Nazywamy się Kościół Mocy. Jesteśmy kościołem przebudzeniowym w Polsce. Jesteśmy miejscem, w którym dzieją się cuda. Cuda z nieba, ponieważ my znamy Jezusa Chrystusa. Przyjaciele, Jezus Chrystus to nie jakaś mrzonka. W dzisiejszych czasach Jezus Chrystus zawieszony jest na krzyżyku i ludzie klękają przed tym, czego nie znają. Ale my jesteśmy tutaj głosem właśnie po to, aby wam powiedzieć o tym, którego znamy. O Jezusie Chrystusie z Nazaretu. Przyjaciele, Jezus Chrystus to wielki Bóg, to wielki mistrz, który przyszedł tutaj 2000 lat temu po to, aby pokazać i zaprezentować w królewskim stylu, jak wygląda Królestwo Ojca. Jezus Chrystus reprezentował Boga. Ludzie, faryzeusze i uczeni w piśmie, oni się wtedy dziwili Jego postawie. Oni się dziwili temu, co On robi. Oni się dziwili Jego wielkim cudom i znakom. Przyjaciele, uczeni w piśmie i faryzeusze, to byli ludzie, którzy sterowali systemem religijnym w tym kraju. Kiedy Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, On pierwszą rzeczą, którą zrobił, to On podważył religię. Jezus Chrystus podważył religię, ponieważ Jezus Chrystus był światłem, a religia jest schematem. Religia to schemat, a Jezus Chrystus to życie. Przyjaciele, Jezus Chrystus nie ma nic wspólnego z religią. To jest żywy Bóg, żywy, święty Bóg. Przyjaciele, ja w 2014 roku oddałem życie Jezusowi. Ja byłem wcześniej człowiekiem, który żył na krawędzi prawa. Ja byłem człowiekiem, który nie znał Boga. Ja byłem człowiekiem grzesznym. Ja żyłem w grzechu. Ale ja podjąłem najważniejszą decyzję w swoim życiu. Ja w swoim życiu uznałem to, że Jezus Chrystus przyszedł tutaj na ziemię w ciele po to, aby każdy mój grzech i każda rzecz, którą w życiu popełniłem niezgodnie z tym, jak powinienem, żeby to wszystko zostało wrzucone na Jezusa. Jezus Chrystus poniósł mój każdy grzech. Ja w to uwierzyłem w sercu. On również zmartwychwstał. Ja w to uwierzyłem. I na podstawie wyznania tej mojej wiary, na podstawie tego, że w moim sercu uwierzyłem w to, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy, zostałem zbawiony raz na zawsze. Religia mówi, że musisz sobie zasłużyć na niebo. Religia mówi, że musisz sobie zasłużyć na zbawienie. Religia mówi, że musisz wypełniać dobre uczynki. A ja wam powiadam, że nie musisz na nic zasłużyć, ponieważ kiedy w sercu uwierzysz w to, że Jezus Chrystus przyszedł tutaj na ziemię po to, aby cię wybawić z grzechu i zmartwychwstał, wtedy stajesz się obywatelem nieba. Wtedy stajesz się synem i córką Króla i Wielkiego Boga. I nie potrzeba ci nic robić. Przyjaciele, życie w religii to ciężkie życie. Życie w religii to życie, do którego musisz się podporządkować, ale to życie nie ma w sobie prawdziwego życia, ponieważ religia to schemat, a Jezus Chrystus to życie. Jezus Chrystus to życie. Przyjaciele, najważniejsza decyzja, jaką można podjąć, to zjednoczyć się z Jezusem we własnym sercu. Przyjaciele, do Jezusa trzeba zawołać. Do Jezusa trzeba zawołać, ponieważ Słowo Boże mówi, że ci, którzy pukają, tym będzie otworzone. Przyjacielu, zadaj sobie pytanie, czy ty kiedykolwiek pukałeś? Czy ty kiedykolwiek zawołałeś do Jezusa? Przyjacielu, ja uznałem swoje życie. Ja swoje życie uznałem za jeden wielki syf. Za jeden wielki syf i nieważne jest to, czy ty jesteś bogatym człowiekiem, milionerem. Nieważne, czy ty masz władzę nad ludźmi. Nieważne, czy ty jesteś bezdomnym. Nieważne, czy nie masz ani grosza na koncie. Ważne jest to, czy znasz Jezusa Chrystusa. Przyjaciele, religia nie niesie za sobą życia. Religia nie zna Jezusa, ponieważ owocem religii jest to, co dzisiaj widzimy na tym świecie. Owocem religii jest ukropienie ludzi. Owocem religii jest to, że ludzie nie wiedzą, że są zbawieni. A owocem życia jest Jezus Chrystus. I Jezus Chrystus, kiedy się z Nim zjednoczysz prawdziwie i oddasz Mu swoje życie, zamieszka w Tobie Duch Święty. Zostaniesz wypełniony Duchem Świętym. Będziesz miał pewność zbawienia i zaczniesz
żyć? Czy nie o to chodzi, przyjaciele, żeby zacząć żyć? Czy nie o to chodzi, przyjaciele, żeby być pewnym tego, że się idzie do nieba? O to właśnie chodzi. Tak mówi Słowo Boże. Taki jest Bóg, taki jest Ojciec. Ojciec to dobry tata. Zrozumcie to, że Bóg to dobry Ojciec. Że Bóg to dobry Ojciec, który dał jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jezus Chrystus tak umiłował świat, że przyszedł tutaj po to, abyście mieli życie, nie po to, abyście odprawiali rytuały i ceremonie, tylko po to, abyście go czcili w prawdzie i w duchu, Przyjaciele, tutaj chodzi o osobistą relację z Jezusem Chrystusem, tutaj chodzi o osobistą relację, musisz znać Jezusa, musisz Jezusa mieć w sercu, musisz Jezusa uwielbiać w sercu swoim, wtedy jesteś synem królestwa, musisz podjąć decyzję jeszcze dzisiaj, że rodzisz się na nowo, jeśli chcesz narodzić się na nowo, przyjdź do nas, położymy na ciebie ręce, tutaj chodzi o twoją decyzję, narodzić się na nowo, z Bożego Ducha, to jest życie, jesteśmy głosem Boga na ziemi, jesteśmy ludźmi, którzy przekazują wam słowa prawdy, możecie o tym już nigdy nie usłyszeć, najważniejsza jest wasza decyzja w tym momencie, co wy zrobicie z tymi słowami, kto nas przyjmuje, Boga przyjmuje, przyjaciele, jeśli jesteście chorzy na jakąkolwiek chorobę, przyjdźcie do nas, a zobaczycie, jak działa Królestwo Boże, ponieważ 2000 lat temu na krzyżu Golgoty wykonało się wszystko, co jest potrzebne do pełni życia, a pełnia życia to zdrowie, szczęście, miłość, radość i pokój w Duchu Świętym. Zastanów się jeszcze dzisiaj, podejmij decyzję i zacznij żyć. Hallelujah!